XG, TA5 Online. Dzisiaj Wam pokażę coś ciekawego związane z mobilnym centrum operacyjnym. Poczekajmy, tylko sobie wezwę te mobilne centrum operacyjne. Z góry dodam, że w mobilnym centrum operacyjnym nie mam żadnego pojazdu. Mam funkcję garażu w mobilnym centrum operacyjnym i tym się zajmuję teraz. Więc do mojego eksperymentu będzie mi potrzebny pojazd z ulicy. Wszyscy wiemy, co się dzieje, jeżeli wjeżdżamy pojazdem z ulicy. Normalnie wjeżdżamy tym pojazdem do mobilnego centrum operacyjnego. Lecz w moim przypadku jest całkiem co innego. A mianowicie za chwileczkę zobaczycie, co mam takiego na myśli. Kogo się ustawię i tak dalej, i tak dalej. Więc duszę strzałkę w prawo i się dzieje coś takiego. Laguje mnie i znajduje się, jakby powiedzieć, teraz jestem za obrzeżami mobilnego centrum operacyjnego i chu, nie wiem, co tu się w ogóle wyprawia, dlaczego tak nie mogę. Nie wiem, nie rozumiem tego w każdym razie. Teraz użyłem zakładki końca świata, bo inaczej nie dałoby rady wyjść z tego mobilnego centrum operacyjnego. I pokażę Wam ciąg dalszy nieszczęść związany z tym mobilnym centrum operacyjnym. Tylko muszę się najpierw dostać tu, gdzie trzeba. Więc praktycznie już jestem w mobilnym, przepraszam, w bazie końca świata. No i idziemy sobie. Zwiedzamy sobie bazę, wszyscy już wiemy, jak wygląda. Ale ta perspektywa nas nie interesuje. Interesuje nas to, co będzie dalej. Jeszcze chwileczkę, przejdę sobie przez bramki, ble, 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 dobra, do rzeczy. Tu za tymi drzwiami. A mianowicie będę się kierować teraz to żółte miejsce, ale najpierw zauważcie, że nie mam żadnych pojazdów. Wchodząc w te kółko, nie dostaję żadnego komunikatu, że mogę w ogóle opuścić mobilne centrum operacyjne. Teraz udam się do kółeczka, gdzie się znajdują wszystkie pojazdy. Wchodząc w te kółeczko, jak widzicie, wszystkie pojazdy mam, ale ich nie widać. I teraz jest problem, jak stąd wyjść? A mianowicie będę musiał użyć Lestera Napady Pacific Standard, bo inaczej się nie da. Ale to też nie koniec moich przygód. I resetowałem grę i za każdym razem pojawiało mi się właśnie tak, jak teraz widzicie, że nie mogłem wjechać pojazdem z ulicy do mobilnego centrum operacyjnego. Dobra, tutaj wyjdziemy z lobby i się kierujemy do wyjścia. Patrząc na to, widzimy, że nie mam drzwi. To wszystko jest takie rozczepane. Nie wiem bladego pojęcia, o co tutaj chodzi. Nie mam bladego pojęcia, centralnie nie mam. Chciałem zrobić coś, nie glitcha, a tu nic nie mogę zrobić. Więc zrobimy jeszcze raz tą samą powtórkę z rozrywki. Bo czasami jest tak, że parkując pojazd, czasami pojawia się on na zewnątrz lub nam znika. Nie jest to żaden glitch, tylko jakiś błąd przez Rockstar. No bo to jest dla mnie dziwne, że ja nagle nie mogę wjechać z ulicy pojazdem do mobilnego centrum operacyjnego. Innymi pojazdami, które mają znaczniki, możemy normalnie wjeżdżać. Tylko te, co są bez znaczników, się dzieje właśnie coś takiego. Teraz akurat się zrespiłem w środku mobilnego centrum operacyjnego. Nie wiem, czy można by było to nawiązać do jakiegoś glitcha w systemie, że można by było to wykorzystać, czy co. Ale w każdym razie Wam powiem, że jest to troszeczkę wkurzające. I znowu muszę się teleportować do bazy końca świata i z bazy końca świata będę się teleportować do, wiecie gdzie, Napady Pacific Standard. Czyli z powrotem wrócę do Eclipse Towers. Więc chwilowo muszę troszeczkę tutaj poczekać, aż to wszystko się ustawi. Czyli jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Ok, i spadamy stąd.
Teraz Wam pokażę najciekawszą ciekawostkę, związana jest wszystko z tym samym. Ale to jest taka rozpierducha, że ja nie wiem, co mam myśleć o tym. Jeszcze chwileczkę musimy poczekać, aż się wszystko tutaj zrespi. To co Wam teraz chcę pokazać, to jest taka torpeda, że normalnie wymiękam przed tym, co tu się odpierdala w tym Rockstar, w tym w ogóle świecie GTA 5, że to się w głowie nie mieści. Więc zacznijmy. Pokaz ostateczny, czyli znowu wychodzimy, drzwi nie ma, leble. Dobra, ostatecznie. Muszę pomyśleć, dobra. Czyli teraz tak. I teraz idziemy znowu po samochód. Też z ulicy jakiś kradziony. Nie ma to znaczenia. Ten pojazd się nie nadaje, więc szukamy kolejnego, a może się nadaje, zobaczymy. Dobrze, powinien się nadawać. Więc zrobimy wszystko to samo. Wjedziemy też do mobilnego centrum. To jest dla mnie naprawdę dziwne. Tym bardziej, że nie wykonywałem żadnych dzisiaj gliczy, tylko tak po prostu chciałem sobie wjechać pojazdem z ulicy do mobilnego centrum, które jest puste. I znowu mnie laguje, znowu jestem w mobilnym centrum. Teraz użyję zakładki końca świata, nie żartuję, Lestera napady. Pokażę Wam pewną sztuczkę. Tutaj się loguje, laguje i tak dalej, nieważne. W każdym razie jestem w chmurach i patrzcie za chwilę, co się będzie działo. Jestem nad Eclipse Tower. Kabum, bum, bum. I pokazuje się coś takiego. Mobilne centrum operacyjne i lobby z napadu. Bardzo ciekawe. Jak wyjdziemy z lobby, jestem z powrotem w Mazebangu. Kurwa, co jak gadam. W Eclipse Towers. Sorry za moje przejęzyczenia, ale po prostu śpieszę się i po prostu czasami gadam nie na temat. W każdym razie, dobra. A co jest najciekawsze w tym całym śmietniku, co Wam pokazuję? Bo nie wiem, czy Wam się tak też dzieje. W każdym razie u mnie tak za każdym razem się dzieje. A tutaj zwariowana ciężarówka, mobilna, operacyjna ciężarówka. Dostała fiksa, scaliła się z gównem i chuj wie, co tu tak kurwa naprawdę śmierdzi. W każdym bądź razie, moi mili, brak mi słów na to, co tu się wyrabia. Centralnie, nie wiem. Niech naprawią ten błąd i jeżeli Wam się też coś takiego robi, to dajcie mi znać w komentarzach. Tym bardziej, że nie chce już mi się robić gliczy, więc tym bardziej nie wiem, co jest w tym mobilnym centrum. Dodam tylko tyle, że nie robiłem żadnych gliczy praktycznie w mobilnym centrum operacyjnym ostatnio, więc tym bardziej nie mam bladego pojęcia, co tu się wyrabia. I moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony.